Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam o najważniejszych zmianach i nowościach, które wprowadziła aktualizacja 7.40 oraz pokażę wam wszystkie nowe skiny i emotki w grze. Nareszcie nadeszła ta aktualizacja. Trochę się spóźniła, ale jest. A w niej kolejna porcja nowości oraz zmian w balansie gry. Zanim zaczniemy to najpierw, chciałbym wam dać znać o tym, że do 22 lutego powróciły podarunki. Znowu można coś kupić ze sklepu znajomym. Pamiętajcie, że wasz znajomy najpierw musi być online i musi być na waszej liście znajomych od 2 dni. Ja z tej okazji organizuję konkurs na dowolnego skina ze sklepu. Jak wziąć udział oraz daty wyników poznacie w opisie. Okej, jak zawsze, zacznijmy od nowości. W tym tygodniu nasze oręże zostało wzbogacone o tzw. karabin piechoty. Występuje w klasach szarej, zielonej i niebieskiej i odpowiednio do klasy zadaje 41, 43 lub 45 punktów obrażeń, a 2 razy tyle zadaje przy trafieniu w głowę. Korzysta z tej samej amunicji co karabiny szturmowe i główną zaletą tej broni jest to, że jej obrażenia nie tracą na sile wraz z odległością. I to w sumie tyle z tych nowości w kategorii broni, ale jeszcze chwilkę w niej zostańmy. Krzaki teraz pochłaniają wszystkie obrażenia od ataku, które są. Co oznacza, że na przykład strzał ze snajperki w nas nic nam nie zrobi, jeśli mamy na sobie krzaczek. Na pole walki wchodziła też walentynkowa kusza. Występuje tylko w klasie fioletowej i zadaje 79 punktów obrażeń w ciało i aż 197 w głowę. Co ciekawe, kusza w końcu niszczy struktury, ale zadaje im tylko 1 punkt. Rękodziało za to zadaje teraz tylko 100 punktów obrażeń strukturom. To nadal bardzo dużo, ale nie zniszczy już drewnianej ściany na 1 strzał. A w temacie RPG-ów to teraz obie klasy rzadkości przeładowuje się prawie sekundę wolniej. Oraz obie nie występuje już w skrzynkach. RPG-i mogły teraz się pojawić tylko w automatach oraz zrzutach. A do skarbca tym razem trafiły granaty. A na ich miejsce wróciły stare dobre czepiaki. Tak, czepiaki wróciły do gry. Poza tym do gry wyszły wyzwania i nagrody do grywki. Jest to zestaw wyzwań, za które otrzymamy smugi spadania, czy style do skinów z korentu bojowego. Jest ich w sumie 13 i mamy czas do 27 lutego. Co bardzo zaskakujące, jeśli ukończymy wszystkie wyzwania do grywki, to otrzymamy za darmo karnet bojowy sezonu 8. Nie przesłyszeliście się, więc warto wziąć udział. Jednak jedno z tych wyzwań będzie wymagało posiadania obecnego karnetu. A jeśli już postanowicie wejść do gry, to będziecie mogli wejść w trybie okresowym łap, w którym to nie ma żadnej broni oprócz granatów. Są tam wszystkie granaty, nawet te uderzeniowe. A w zwykłych trybach zaszło kilka bardzo ważnych zmian. Od teraz za eliminację otrzymujemy 50 punktów zdrowia lub osłony, 50 matsów, a same matsy zbierają się o 40% szybciej. Ale maksymalna ilość matsów to teraz 500 każdego rodzaju. Dajcie znać, co uważacie o tej zmianie. Ja jestem jak najbardziej na tak. Poza tym, burzyloty już nie przybijają się przez struktury, nawet z turbo. Podczas edytowania można już kucać. A aby wejść na tę rolkę, najpierw trzeba wcisnąć przycisk użycia. Jak już z niej skorzystamy, to nie otrzymamy obrażeń od upadku. A jeśli będziemy chcieli postawić pułapkę na ziemi, a nie będzie postawionej podłogi, to jeśli mamy materiały do tego, pułapka postawi się automatycznie z podłogą. I to w sumie tyle. Jak co większe aktualizacje, do gry wyszły nowe skiny i emotki. W grze tym razem pokazał nam je Shina. Niestety dużo skinów jest zaszyfrowanych, ale jest to zobaczyć. A więc zobaczcie sami. We'll be right back.
Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia, bo się pojawię.